pierwszy. Mieszka. Tak? Możemy? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na wspólnej konferencji wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Chciałabym bardzo serdecznie na wstępie podziękować za poparcie i złożenie podpisów pod wnioskiem przygotowanym przez Lewicę, wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Stoimy tutaj w imieniu naszych środowisk politycznych, całą opozycją. Jest nas tutaj piątka, ale tak naprawdę stoimy tutaj i składamy ten wspólny już teraz wniosek o odwołanie ministra Czarnka w imieniu przytłaczającej większości Polek i Polaków. 70% Polaków domaga się dymisji Przemysława Czarnka z funkcji ministra edukacji i nauki. To rodzice, którzy doskonale wiedzą, jak często i jak dużo muszą dopłacać do teoretycznie bezpłatnej edukacji z własnej kieszeni. Muszą dopłacać, podczas gdy minister Czarnek pieniądze przeznaczone na publiczną edukację zachachmęca i daje swoim kolegom. Te 70% Polaków, którzy chcą dymisji, to także nauczyciele, którzy dziś pracują za głodowe stawki, bo minister Czarnek nie chce nawet podejmować z nimi dialogu, a podwyżki, jakie szumnie zapowiada, dobijają ledwo co do płacy minimalnej. To także uczniowie, na których pomoc psychologiczną nie ma Czarnek pieniędzy, bo zabiera dla swoich. W imieniu tych wszystkich środowisk, tych wszystkich osób stoimy tutaj dzisiaj i jednoznacznie domagamy się dymisji Przemysława Czarnka. Powodów tej dymisji opisanych w naszym wniosku o wotum nieufności jest bardzo wiele. To dwukrotna próba forsowania zamordystycznej ustawy Lex Czarnek i odbierania rodzicom prawa do decydowania o tym, jak chcą wychowywać swoje dzieci, na jakie zajęcia chcą je posyłać. To ignorowanie katastrofy, jeżeli chodzi o kadry w oświacie, tego, że coraz więcej nauczycieli odchodzi z zawodu. To grzech polegający na tym, że w warunkach katastrofy kadrowej minister Czarnek ma czelność zapowiadać zwolnienia 100 tysięcy nauczycieli. Ten grzech to w końcu afera Villa Plus. To zalegalizowane złodziejstwo, zabieranie pieniędzy, które należą się naszym dzieciom i oddawanie kolegom z partii albo parafii. Takich powodów jest oczywiście więcej, nie starczyłoby dzisiaj czasu, żeby je wymieniać. Minister Czarnek próbuje się bronić, wchodzi na mównicę raz po raz i w panice krzyczy, atakuje opozycję, atakuje nas wszystkich, ale tak naprawdę on się broni, bo się boi, bo doskonale wie, że dziś wszyscy widzą, po co został ministrem edukacji. Nie po to, żeby zmieniać polską szkołę na lepsze, ale po to, żeby zabierać pieniądze na edukację i rozdawać swoim kolegom. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ugrupowaniom opozycyjnym, które zdecydowały się złożyć podpis pod wnioskiem o wotum nieufności. I oddaję głos koleżankom z Koalicji Obywatelskiej. Minister Czarnek nigdy nie powinien zostać ministrem edukacji. Edukacja to przyszłość naszych dzieci, przyszłość młodzieży. Niepotrzebny jest nam minister, który jest ideologicznym żołnierzem pana prezesa Kaczyńskiego. Niepotrzebny nam jest minister, który dzieli, a nie łączy. Niepotrzebny nam jest minister, który rozdziela pieniądze dla swoich na polityczne projekty, a nie dba o potrzeby dzieci i młodych osób. Jeżeli pan prezes Kaczyński chce mieć człowieka, którego zadaniem jest odebranie żołnierzy ministrowi Ziobrze albo zideologizowanie sporu politycznego, to niech pana ministra Czarnka wykorzysta, ale nie w edukacji. Edukacja jest miejscem dla dzieci, edukacja jest miejscem dla młodzieży. Wiemy również, że pan prezydent dwukrotnie zawetował Lex Czarnek. Proszę państwa, to pokazuje, że pan minister Czarnek nie zdał poprawki, że pan minister Czarnek nie jest w stanie zrozumieć swoich błędów, że pan minister Czarnek dalej będzie działał na szkodę dzieci i młodzieży. Dzisiaj na szczęście pokazał swoją okrutną twarz, pokazał do czego jest zdolny. I dzisiaj na szczęście zobaczyli to i rodzice, i społeczeństwo, zobaczyli to nauczyciele i to oni chcą odwołania pana ministra Czarnka. To oni żądają, żeby w szkole był spokój, żeby w szkole nie było walki ideologicznej, żeby szkoła zajęła się tymi zadaniami,
które mają służyć przyszłości młodych ludzi, a nie przyszłości partii Prawo i Sprawiedliwość. Rozdawanie pieniędzy na lewo i prawo dla swoich partyjnych kolegów, dla organizacji i stowarzyszeń, które partyjni koledzy powołali do życia, jest graniem na przyszłości młodych ludzi. Nie chcemy takiego ministra i wszyscy żądamy jego odwołania. Proszę Państwa, wniosek o wotum nieufności dla ministra Czarnka, wspólny całej opozycji demokratycznej, to jest realizacja wniosku całego społeczeństwa. Jeżeli 68% Polaków nie chce ministra Czarnka jako ministra, jeżeli 70% ocenia negatywnie akcję Willa Plus, to musimy zrealizować tą wolę Polaków. Dlatego wspólnie, jako cała opozycja demokratyczna, składamy wniosek o odwołanie ministra Czarnka, wotum nieufności do ministra Czarnka. Zaznaczmy, że Willa Plus to tylko była taka wielka wisienka na torcie zbrodni ministra Czarnka wobec polskiej edukacji. Lekceważenia nauczycieli. Lex Czarnek 1.0 i 2.0, czyli lekceważenie autonomii szkoły. Kwestii hitu Rożkowskiego, która ideologizowała polską historię i była próbą tworzenia wojny ideologicznej w polskich szkołach. Kwestii związanej z dziwnymi badaniami pana Kurzępy o życiu seksualnym młodych ludzi. Kwestii związanych wreszcie z dawaniem willi swoim, ludziom powiązanym z PiS-em. Nie byłoby tego, gdyby nie kontrole poselskie, gdyby nie praca dziennikarzy. Być może nikt nie dowiedziałby się o tym, że swoim daje minister Czarnek willę za 5-4,5 miliona ludziom, których nawet negatywnie ocenia komisja ministra Czarnka. Zauważmy, co się już zmieniło. Premier zapowiedział audyt. Minister Czarnek mówi o wydłużeniu okresu ważności projektów do 15 lat. Poprzednio to było minimum 5. Zauważmy jedną rzecz. Nie pozwolimy na to, żeby tak traktować pieniądze wszystkich Polaków. Stąd wniosek o wotum nieufności. Stąd wspólne działanie całej opozycji demokratycznej. Apelujemy do posłów PiS. Poprzyjcie nas. Niech minister Czarnek odejdzie. Czarnek musi odejść. Jeżeli nie uczyni tego dobrowolnie, z własnej woli, powinny go do tego zmusić władze swojej partii, które obserwują sondaże i doskonale wiedzą, że im dłużej pan minister Czarnek trwa przy swoim, im dłużej się upiera przy swoich mętnych, gęstych tłumaczeniach, tym sondaże Prawa i Sprawiedliwości bardziej topnieją. Mamy wiele zarzutów do ministra Czarnka. Uważamy, że pierwszą decyzją, którą powinien podjąć następny minister edukacji, to unieważnienie konkursu dotyczącego Willi Plus. Ten skandal trzeba wyjaśnić. My mamy wiele zarzutów do pana ministra Czarnka, nie tylko względem ostatniego konkursu. Od samego początku, kiedy jest ministrem, zaniedbuje polską szkołę, zaniedbuje polski system edukacji, nie odpowiada na prawdziwe bolączki. Na przykład samorządowcy. Oni ciągle mówią, że subwencja oświatowa jest zbyt niska. Co robi w tym względzie minister Czarnek? Niewiele. Spójrzmy na rodziców. Rodzice w większości po lekcjach zamieniają się w taksówkarzy i obwożą swoje dzieci po korepetycjach. To musi się skończyć. Korepetycje to jest plaga w polskiej szkole. Tutaj trzeba systemowego podejścia. Ja nie słyszałem, żeby pan minister Czarnek na ten temat się wypowiedział. Rodzice mówią o naukach języków obcych. My postulujemy, żeby każdego dnia, codziennie uczeń mógł się uczyć w polskiej szkole języka obcego. Nie ma odpowiedzi. Spójrzmy na infrastrukturę sportową. Czy są jakieś radykalne działania systemowe w tym względzie? Nie ma. Już nie mówiąc o nauczycielach, którzy od samego początku narzekają na swoje płace, na prestiż swojej pracy, o kryzysie kadr w edukacji. Żadną z tych spraw pan minister Czarnek na poważnie się nigdy nie zajął. Dlatego Klub Koalicji Polskiej, Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego składa wotum nieufności wobec pana ministra Czarnka. Drodzy Państwo, szkoła to jest wspólnota. W szkole najważniejsze są dwie społeczności: nauczyciele i uczniowie. Wobec tych pierwszych pan minister Czarnek nie ma innej propozycji, jak tylko przykręcanie śruby, kontrola, sprawdzanie, ograniczanie możliwości. Wobec uczniów pan minister Czarnek nie ma innej propozycji, jak tylko szkoła utrzymana w tradycji ciemnych wieków, w których jest zakorzeniony jego umysł. A my
Chcemy szkoły równych szans. Chcemy szkoły równości, tolerancji. Chcemy szkoły, która daje dzieciakom szansę. Panie ministrze Czarnek, pan do tworzenia takiej szkoły się po prostu nie nadaje. Dlatego odwołamy pana na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Mocno w to wierzę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak. Czy w ogóle organizacje pozarządowe, tak zwane organizacje pozarządowe, powinny być finansowane z pieniędzy rządowych, a nie tak jak ta nazwa wskazuje, z źródeł finansowania pozarządowych? Chodzi mi o systemowe rozwiązanie, żeby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. Wspieranie organizacji pozarządowych to oczywiście może i powinna być rola także władz państwowych, także rządu. Ale wspieranie organizacji pozarządowych nie polega na tym, że tej czy innej organizacji, tego czy innego kolegi daje się willę za kilka milionów. Nie polega na tym, że trzyosobowej organizacji, która nie tak dawno powstała i która według własnych ministerialnych ekspertów nie ma żadnego doświadczenia i nie spełnia kryteriów wygranej w konkursie, funduje się luksusowe apartamenty w centrum Lublina. Nie ma takiej organizacji pozarządowej, która potrzebowałaby luksusowej willi do swojej działalności. Organizacje potrzebują siedziby, ale te siedziby można im udostępniać, mogą z nich korzystać, a później po zakończeniu działalności te siedziby, cały majątek powinien wracać do skarbu państwa, bo to jest majątek nas wszystkich, majątek wszystkich obywateli. I nie ma tutaj znaczenia, jak wiele pieniędzy ten czy inny rząd skąd inąd przeznacza na cele oświatowe. Bo szanowni państwo, to jest trochę tak, jakby złodziej wszedł do sklepu RTV AGD, ukradł telewizor, a potem bronił się, że ale o co chodzi, nie ukradłem przecież pralki i zmywarki. Uznalibyśmy, że jest wszystko w porządku? Nie. Więc to, że jakieś inne środki budżetowe idą na cele oświatowe, nie usprawiedliwia wydania 40 milionów na naprawdę szemrane nieruchomości, szemrane biznesy krewnych, znajomych i kumpli politycznych ministra Czarnka. Zauważmy jedną rzecz. Bardzo często organizacje pozarządowe realizują zadania społeczne rządu, społeczeństwa. Opiekują się osobami starszymi, organizują zajęcia dla dzieci, robią rzeczy, które są pożyteczne, pomagają osobom z niepełnosprawnościami. I one powinny dostawać fundusze ze strony samorządów i rządu. Problem polega na tym, kiedy te pieniądze przestają iść na działania tych organizacji, a stają się sposobem uwłaszczenia się na nieruchomościach tych organizacji. Tak jak mamy w przypadku Villa Plus. Nie na darmo minister Czarnek dostał miano filantrop, czyli człowiek, który rozdaje wille. Problem polega na tym, że rozdaje je swoim i rozdaje nie ze swojego. Rozdaje z pieniędzy wszystkich podatników. W związku z tym to jest naganne, że wille, nieruchomości, duże punkty usługowe trafiają do organizacji, które po pierwsze mają małą wiarygodność, ale po drugie w przyszłości będą mogły to sprzedać, wynająć, skomercjalizować i żyć z tego, nie dla potrzeb społeczeństwa, tylko dla potrzeb ludzi tam zatrudnionych. I to jest niestety podstawowy problem. To są fundacje prywatne z fundatorami prywatnymi. Dlatego jesteśmy temu tak bardzo przeciwni. Jak państwo odnosicie się do zarzutu ministra Czarnka, że w Warszawie 300 milionów złotych jest poza zakupem? Powiedz mi jasno. Jako różnego rodzaju nie do nieruchomości, ale na powiedzmy jasno. Jako posłanka warszawska powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, wszystkie organizacje pozarządowe mają prawo w Warszawie rzeczywiście do wynajmowania lokali w niższych cenach, nie cenach rynkowych. Dzięki temu mogą pracować dla społeczeństwa. I tak samo mogą pracować i pracują tutaj Wolność i Demokracja, czy Polska Wielki Projekt, które mają przecież lokale często wynajmowane od miasta. I druga kwestia. Tak. Miasto Warszawa pomaga między innymi Caritas, pomaga Towarzystwu Brata Alberta, które się zajmuje osobami bezdomnymi, pomaga bardzo wielu stowarzyszeniom, które robią dobre rzeczy dla społeczeństwa. I taka jest rola samorządu w kwestii współpracy z organizacjami pozarządowymi. Problem polega na tym, że mamy do czynienia w konkursie ministra Czarnka z organizacjami, które na przykład potrafią być założone na kilka miesięcy, a nawet trzy dni przed złożeniem papierów w konkursie, nie mają żadnych udokumentowanych działań związanych z edukacją i dostają nieruchomości. Nieruchomości, które potem będą mogły sprzedać, wynająć na cele komercyjne, zrobić z nimi cokolwiek. W dodatku fundatorami tych fundacji są osoby prywatne, powiązane bardzo często z politykami PiS-u i co więcej, ci fundatorzy decydują o przekazaniu majątku. Tak się tworzyła Srebrna. Tworzy w tej chwili minister Czarnek 12 srebrnych, bo w ten sposób będzie można stworzyć nieruchomość, która potem może pójść na cele jakiejś spółki. I dlatego tak głośno protestujemy przeciwko takiemu działaniu, bo to jest działanie na niekorzyść Polaków, na niekorzyść polskich podatników. Za ich pieniądze ktoś sobie kupuje willę. Do tej pory
jeżeli chodzi o finansowanie organizacji pozarządowych, to zasadą było, że czy to samorząd, czy rząd przekazuje pieniądze na zajęcia, na konkretne działania na rzecz dzieci i młodzieży. Nigdy nie było tak, że rząd czy samorząd kupuje dla organizacji pozarządowej willę albo jakieś luksusowe mieszkanie w apartamencie. Bo istotą wspierania organizacji pozarządowych jest również działanie na rzecz dzieci, na rzecz młodzieży, na rzecz dzieci, ludzi starszych, tak? Na bezpośrednią pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują, a nie wspieranie siły organizacji, nie budowanie imperium nieruchomościowego dla organizacji pozarządowych. Po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość znalazło taki sposób, zmieniło prawo, żeby bezkarnie rozdawać państwowy majątek. To Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób okrada Polki i Polaków. Bo to nie są pieniądze pana ministra Czarnka, to nie są pieniądze pana prezesa Kaczyńskiego, to nie są pieniądze pana premiera Morawieckiego, to są pieniądze z podatków Polaków. I powiem jeden przykład. Pan minister Czarnek mówił, jak bardzo wspiera powiat gliwicki. Powiat gliwicki, w którym jest 90 szkół i do którego w ciągu 2 lat przekazał, obniżając przy okazji subwencję oświatową, 40 milionów złotych. Dla 90 szkół w ciągu 2 lat. A tutaj rozdał w ciągu miesiąca 40 milionów dla swoich. To jest rzetelna polityka? To jest sposób na to, żeby walczyć z posłami, opozycją, która pokazuje prawdziwe oblicze Prawa i Sprawiedliwości i prawdziwe oblicze ministra Czarnka? Nie ma odwagi przyznać się do błędu. Nie ma odwagi powiedzieć, że konkurs był zrobiony źle, że przekroczył prawo. Po cichutku zmienia aneksy. Po cichutku próbują prostować prawo. Ja żądam od pana premiera Morawieckiego, żeby natychmiast do Ministerstwa Edukacji poszła kontrola, żeby zabezpieczyć dokumenty, żeby nie pozwolić na mataczenie i na fałszowanie wyników tego konkursu. Taka rzecz, to jest rzecz bezprecedensowa, która nigdy nie powinna się zdarzyć, a niestety robi to minister edukacji odpowiedzialny za wychowanie naszych dzieci. Minister Czarnek próbuje udawać, że nie widzi różnicy między wspieraniem trzeciego sektora, między wspieraniem organizacji pozarządowych, a okradaniem polskich dzieci, polskich uczniów i polskich nauczycieli. Minister Czarnek to Mejza polskiej edukacji. To człowiek, który po pierwsze zabiera pieniądze potrzebne na ciepłe posiłki w szkołach, potrzebne na dofinansowanie subwencji oświatowej, potrzebne na podwyżki dla nauczycieli i rozdaje swoim kumplom, ale po drugie wyrządza ogromną szkodę trzeciemu sektorowi. Rzuca cień na wszystkie uczciwe i rzetelnie działające od lat w obszarze edukacji organizacje pozarządowe. Na harcerstwo, na Caritas, na NGOsy bardzo doświadczone w wspieraniu edukacji klimatycznej, równościowej, antydyskryminacyjnej. Te wszystkie podmioty, które uczciwe, które uczciwie starają się i działają w ramach oświaty i edukacji, dziś czują się obrażone, oplute i skrzywdzone przez ministra edukacji. Prawdziwą twarz i prawdziwy stosunek ministra Czarnka do trzeciego sektora, do organizacji pozarządowych poznaliśmy przy okazji 2 prób forsowania Lex Czarnek. To przed organizacjami pozarządowymi minister Czarnek chciał zamknąć drzwi szkoły, chciał zamurować okna i nie wpuszczać tych dobrych organizacji z różnymi wartościami, z różnymi profilami. Są organizacje bardziej konserwatywne, są organizacje bardziej liberalne, są organizacje, którym bliższe są równościowe, solidarnościowe wartości. Ale przed tymi wszystkimi rzetelnymi, doświadczonymi organizacjami minister Czarnek chciał zatrzasnąć drzwi szkoły. I to jest jego stosunek do trzeciego sektora. A teraz instrumentalnie wykorzystuje organizacje powołane przez swoich politycznych kumpli do tego, żeby przygotowywać szalupę ratunkową. Bo minister Czarnek jest
dzisiaj twarzą i symbolem nadchodzącego upadku Zjednoczonej Prawicy. Ta panika, którą obserwujemy, to zawijanie kasy publicznej po to, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość i swoich kolegów, to jest najlepszy dowód na to, że ta władza wie, że się kończy, że minister Czarnek wie, że się kończy, że wie, że nadchodzi kres rządów Zjednoczonej Prawicy. To dobra informacja, wbrew pozorom, to jest dobra informacja dla wszystkich rodziców, nauczycieli i uczniów, bo polska szkoła, kiedy zniknie z niej Czarnek, będzie miała szansę na oddech i na rozpoczęcie długiego procesu odbudowywania się w duchu równości, różnorodności i demokracji. Znaczy ta... A ta... To jest akurat bardzo proste. Niech pan weźmie pod uwagę jedną rzecz. Minister może wejść zawsze na mównicę i może się wybielać, może kłamać, może robić dowolne rzeczy. Opozycja przy pomocy wotum nieufności może powiedzieć prawdę. Prawdę o programie Villa Plus, prawdę o Lex Czarnek, prawdę o działaniach ministra Czarnka przez ostatnie 2,5 roku, kiedy on sprawuje ten mandat. Zauważmy jedną rzecz. Zawsze w tym sporze między rządem i opozycją w sali sejmowej minister pani marszałek Witek ogranicza działania opozycji. Wotum nieufności nie może. Jest konkretny sposób procedowania. W związku z tym wreszcie będziemy mogli wszystkim Polakom powiedzieć, jak wygląda skok na willę, skok na kasę. Arytmetyka sejmowa to jedno. Arytmetyka sejmowa to jedno, ale jest jeszcze arytmetyka społeczna. 70% Polek i Polaków domaga się dymisji ministra Czarnka. My jesteśmy dziś głosem tych 70% Polek i Polaków. To w ich imieniu składamy ten wniosek, to w ich imieniu będziemy argumentować z mównicy sejmowej i apelować także do ław polityków Prawa i Sprawiedliwości o resztki, o krzty przyzwoitości, bo każdy przyzwoity poseł i posłanka powinien podnieść rękę za dymisją największego szkodnika polskiej edukacji. No tak, właśnie chciałbym o tym powiedzieć. Oburzeni jest nie tylko po stronie demokratycznej opozycji, ale oburzeni są także działacze Prawa i Sprawiedliwości, w tym posłowie. Kiedy z nimi się rozmawia nieoficjalnie, oni doskonale wiedzą, że to, co zrobił pan minister Czarnek, nie wpływa dobrze na notowania Prawa i Sprawiedliwości. Wielu z nich musi się tłumaczyć, ponieważ na przykład składało różnego rodzaju poprawki. I to jest kłopot dla całego obozu, dlatego to wotum służy także przetestowaniu wiarygodności posłów tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Niech podniosą rękę albo zagłosują za nami. Oni także dzisiaj mają mandat do oceny tego, co robi ich minister. I druga sprawa. Tę sprawę należy podnosić, ponieważ jest jeszcze problem komisji. Są komisje, które oceniają tego typu projekty. Pan minister Czarnek stworzył takie komisje, które są jedynie zasłoną dymną do podejmowania autonomicznych, własnych decyzji. My uważamy, że w każdym resorcie, który przeprowadza postępowania konkursowe i dotuje organizacje pozarządowe, muszą na jasnych zasadach działać komisje, których decyzja będzie ostateczna. Minister, kiedy tworzy regulamin, kiedy tworzy zasady naboru, określa kwoty, kto może mieć dostęp do tego typu działań, bo jego rola powinna w tym momencie się skończyć. Chyba że ten rząd nie potrzebuje w ogóle powoływania żadnych komisji. Czas skończyć z tą fikcją, bo tak jak moi poprzednicy mówili, my dzisiaj podważamy dobre imię bardzo wielu organizacji pozarządowych. Tym wnioskiem także chcemy upomnieć się o ich dobre działanie, bo kilka czarnych postaci przy okazji tej afery nie może zniweczyć całego dorobku wielu wspaniałych organizacji, które w legalny sposób pozyskuje pieniądze i rządowe, i samorządowe na realizowanie zadań państwa. Dziękujemy bardzo.